7 kwietnia obchodzimy wspomnienie świętego Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera. Święty Jan urodził się w Reims 30 kwietnia 1651 roku w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy z 11 rodzeństwa. Straciwszy rodziców, przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium, aby zająć się młodszym rodzeństwem. Po pewnym czasie wrócił na studia i kontynuował naukę. W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. 3 lata potem na Uniwersytecie w Reims zdobył doktorat z teologii. Zaraz po święceniach otrzymał probostwo. Powierzono mu także kierownictwo duchowe nad szkołą i sierocińcem, prowadzonym przez siostry od Dzieciątka Jezus, Terezjanki. Jan postarał się w Rzymie o zatwierdzenie zgromadzenia zakonnego tych sióstr. Bardzo bolał na widok setek sierot, pozbawionych zupełnie pomocy materialnej i duchowej. Gromadził ich na swojej plebanii, której część zamienił na internat. Następnie na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny pałac. Ponieważ sam był zajęty duszpasterstwem, dlatego musiał szukać ochotników, by mu w tej pracy dopomogli. Oni to, pod kierunkiem Jana, zajmowali się wychowaniem i kształceniem tych dzieci, a pobożne panie zajmowały się ich żywieniem. Kiedy ani plebania, ani dom rodzinny nie mogły pomieścić przygarniętych, ksiądz Jan za pieniądze parafian i otrzymane od pewnej zamożnej kobiety zakupił kolejny, obszerny dom. Napisał też regulamin, by praca mogła iść sprawnie. Z tych ofiarnych pomocników wyłoniło się z czasem zgromadzenie zakonne pod nazwą Braci Szkół Chrześcijańskich, potocznie nazywanych braćmi szkolnymi. Za jego początek przyjmuje się dzień 24 czerwca 1684 roku. Jan miał wówczas zaledwie 31 lat. Stworzył wiele typów szkół – podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie oraz seminaria nauczycielskie. Nauka w nich była bezpłatna. Na polu pedagogiki Jan zajmuje więc poczesne miejsce. W swoich szkołach wprowadził na pierwszym miejscu język ojczysty, gdy dotychczas powszechnie uczono w języku łacińskim. Zniósł kary fizyczne, tak często stosowane w szkołach w tamtych czasach, a kary moralne ograniczył do minimum. Pierwszeństwo dał wychowaniu religijnemu, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, także dziecka. W roku 1681 powstała pierwsza szkoła założona przez świętego Jana w Reims. Kolejne powstały w Paryżu, potem także w Lyonie i w Rouen. 100 lat potem cała Francja była pokryta szkołami lasaleńskimi. Do rewolucji francuskiej w samej Francji zgromadzenie posiadało 126 szkół i ponad 1000 członków. Dziś bracia szkolni mają swoje szkoły w prawie 90 krajach. Jan de la Salle zostawił po sobie bezcenne pisma. Najwybitniejsze z nich to Zasady dobrego wychowania, które doczekało się ponad 200 wydań. Nadto rozmyślania, wskazania jak prowadzić szkoły i obowiązki chrześcijanina. Bezcenne do poznania ducha lasaleńskiego są także jego listy. Pozostawił po sobie pisma, które przez długi okres należały do kanonu dydaktyki. Jan zmarł w opinii świętości po krótkiej chorobie 7 kwietnia 1719 roku. Beatyfikował go papież Leon XIII w 1888 roku. On też wyniósł go uroczyście do chwały świętych w roku 1900. Pius XII ogłosił świętego Jana de la Salle patronem nauczycieli katolickich. Ciało świętego Jana, zbezczeszczone w czasie rewolucji francuskiej w roku 1793, dla bezpieczeństwa przeniesiono do Belgii, a w roku 1937 złożono przy Domu Generalnym Zakonu w Rzymie. Można tu również zobaczyć katedrę, z której wykładał święty, jego strój, paramenty liturgiczne, przedmioty pokutne i rzeczy codziennego użytku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia. Wzbudź w swoim kościele wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.